Dzisiaj kolejny raz znajdujemy się w nadleśnictwie Cybinka. Przekazujemy pierwszy harwester Nisula N6 w Polsce. Jest to następca dobrze znanego harwestera Nisula N5. W tym zakładzie pracują już trzy Nisule N5. To jest czwarta maszyna tego samego klienta. Jak widać, klient jest zadowolony z pracy w Trzebieżach. Oprócz standardowego szkolenia operatora, który tak naprawdę zaczyna swoją przygodę z pracą w lesie, robimy także szkolenie techniczne. Jak widzicie, maszyna jest teraz w trybie serwisowym, czyli wszystkie pokrywy są podniesione, kabina jest podniesiona. Punkt po punkcie analizujemy i opisujemy także dla operatora kluczowe elementy tego harwestera. Nigdy wcześniej nie miałem do czynienia z HDS-em. Dzisiaj do godziny 10 wyciąłem 30 kubików. Największy położyłem ponad kubik. W tym harwesterze Nisula używa żuraw 10-metrowy. Akurat na czterokołowej maszynie zamontowano głowicę Nisula 500H, czyli średnica ścinki do 50 cm. Natomiast przy modelu sześciokołowym i przy tym samym żurawiu 10-metrowym możemy użyć głowicę Nisula 555. Wtedy średnica ścinki wzrasta do 55 cm. Maszyna ma fajne wyposażenie, m.in. podgrzewacz jedzenia, webasto, podgrzewany, wentylowany fotel. Maszyna posiada LED-owe oświetlenie, dzięki czemu o każdej porze dnia wszystko widać. Oświetlenie na żurawiu, tutaj przednie przy samej głowicy i dwa światła LED przy obrocie. Oświetlenie kabiny to dodatkowych 12 lamp LED, a także lampy boczne w ilości 4 sztuk. Tniemy tutaj 1,85, kłody 2,45 i krzywą. Dzisiaj wyciąłem cały ten las. To jesteśmy w nadleśnictwie Cybinka, leśnictwo Białków, oddział 231D. Tu mamy sortyment S2A, wyrabiany w długości nominalnej 2,40, nadmiar do 5 cm. Trzeba kontrolować to na bieżąco. Tu mamy S2B, 1,8 cienką, nadmiar też do 5 cm. I tutaj kłoda 2,40, nadmiar od 5 do 10 cm. Maszyna posiada dużo mocy, dzięki czemu kładzie największe drzewa, jakie są w lesie. Drzewa sięgają nawet ponad kubik. W tej maszynie został zachowany układ jezdny z wcześniejszych maszyn, czyli możemy jechać po drogach ponad 40 km na godzinę, a z pakietem drogowym nawet do 50 km. Pakiet drogowy to dodatkowe pedały i kierownica do jazdy po drogach publicznych. W piątek byłem w nadleśnictwie Torzym, w poniedziałek przejechałem właśnie do Cybinki na kołach, po ulicach. Przejazd zajął godzinę, bo maszyna jedzie 50 na godzinę około, 50 km na kołach. Harwester Nisula N6, tak samo jak harwester Nisula N5, możemy zarejestrować do ruchu po drogach publicznych.